Konferencję zorganizowała grupa uczniów i nauczycieli, twórców projektu Energopomysłowi Cudotwórcy. Cała energia w zasięgu pomysłu. Celem projektu jest uświadomienie lokalnej społeczności, w jaki sposób korzystanie z odnawialnych źródeł wpływa na ochronę środowiska i bezpieczeństwo energetyczne kraju. Uczestnicy programu biorą udział w wykładach, warsztatach oraz wycieczkach tematycznych. Zasoby naturalne, którymi uważamy węgiel, gaz, ulegają wyczerpaniu i musimy zacząć się zastanawiać, jak możemy oszczędzać tą energię i jak ją pozyskiwać z naturalnych źródeł, od tak zwanych odnawialnych, czyli słońca, wiatru, wody. Na dalsze wycieczki uczniowie wybiorą się m.in. do elektrociepłowni w Gdyni, zespołu elektrowni wodnych w Straszynie oraz wezmą udział w wykładach na temat lamp solarnych i elektrowni wiatrowych, które odbędą się na Uniwersytecie Gdańskim. Głównym założeniem projektu jest szkolenie naszych uczniów z naszej placówki, bo na razie kwota, którą otrzymaliśmy, pozwala tylko nam na zajęcia tutaj dla uczniów z naszej szkoły. Chcielibyśmy przede wszystkim przekazać innym wiedzę na temat energii, którą ma Ziemia, a my ją tak naprawdę zużywamy bezużytecznie. Projekt realizowany będzie do końca maja.